Bywają takie sprawy kryminalne, w których nie ma żadnego tropu. Nie ma żadnych świadków, nie ma żadnych śladów. Nikt niczego nie widział i nikt niczego nie słyszał. Zwyczajnie nie ma się czego chwycić. Są jednak i takie przypadki, kiedy policjanci dysponują zdjęciem prawdopodobnego sprawcy. Mogłoby się wydawać, że w obecnych czasach, jeżeli mielibyśmy wizerunek poszukiwanego przestępcy, to nie byłoby problemu, aby go zidentyfikować i namierzyć. Okazuje się, że nie jest to jednak takie proste. Dziś chcę Ci opowiedzieć o jednej z takich spraw. To jest historia, która jest niezwykle głośna. Od kilku lat możemy usłyszeć na jej temat wiele doniesień, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. To sytuacja, w której ofiary, na chwilę przed tym, gdy zostały pozbawione życia, nagrały swojego oprawcę na telefonie. Swój ostatni spacer relacjonowały na Snapchacie. Ta sprawa została dokładnie przeanalizowana przez amerykańskiego YouTubera. Na jego kanale znajdziemy wiele materiałów. Jednym z nich jest specjalna wizualizacja z przebiegu zdarzeń i między innymi na tych źródłach będziemy za chwilę działać. Ten gość wykonał naprawdę dobrą robotę. Przenosimy się do stanu Indiana. Delphi to malutkie miasteczko, które zamieszkuje mniej niż 3000 mieszkańców. Obecnie ta miejscowość jest znana głównie z tej tajemniczej, tragicznej historii. Kojarzy się z tym tajemniczym, nieznanym mężczyzną, który był widziany i został nagrany w okolicy opuszczonego mostu. Abby i Libby były dobrymi przyjaciółkami. W pewne słoneczne popołudnie wybrały się na spacer. Obrały kierunek na stary, opuszczony most. Dziewczynki dobrze znały to miejsce. Zabrały ze sobą telefony komórkowe. Idąc tą ścieżką, doszły do mostu. Weszły tam od strony północnej. Most jest długi i znajduje się wysoko nad ziemią. Abby i Libby musiały uważać. To niebezpieczne miejsce, ale jednocześnie bardzo ciekawe i przyciągające. Zwróć uwagę, że na moście po jednej i drugiej stronie są takie wystające elementy, platformy. To właśnie między innymi dzięki temu można było później ustalić, w którym dokładnie miejscu na moście wykonano poszczególne zdjęcia. Po godzinie 14 starsza z dziewczynek opublikowała na swoim Snapchacie pierwsze zdjęcie. Widzimy na nim pusty most. To droga, którą dziewczynki za chwilę miały przejść. Nie ma tam żadnych postaci. Chwilę później Libby opublikowała także na Snapchacie drugie zdjęcie. Tym razem na fotografii widzimy jej koleżankę. Niektórzy w tle zdjęcia, daleko za plecami dziewczynki, doszukiwali się tajemniczej postaci. Spójrz, tam na samym końcu drogi, daleko w tle, widać pewien ciemny element. Przypomina sylwetkę człowieka, prawda? Takie hipotezy pojawiały się regularnie po tym, gdy o sprawie zaczęło być głośno, gdy te zdjęcia zaczęły pojawiać się w mediach. Niektórzy doszukiwali się także tajemniczej postaci mniej więcej w tej części zdjęcia. Tam, za jakimś drzewem, miał stać tajemniczy, ciemny mężczyzna. Dziś wiemy jednak, że na tej fotografii poza 13-latką nie ma nikogo. Jednak możemy założyć, że nawet chwilę po zrobieniu tego zdjęcia na most od strony północy wszedł ktoś jeszcze. Tajemniczy mężczyzna, który szybkim i zdecydowanym krokiem zbliżał się w kierunku dziewcząt. Musiały go zauważyć. Jestem nawet pewien, że przestraszyły się tego mężczyzny. Spodziewały się raczej tego, że na moście będą zupełnie same. To jest raczej rzadko odwiedzane miejsce przez jakiekolwiek osoby. Co prawda znały ten teren i to bardzo dobrze, ale mimo wszystko zwróć uwagę, że były tam zupełnie same. W dodatku z mostu nie było ucieczki. Nie mogły zeskoczyć, było zbyt wysoko. Aby zejść z tego miejsca, mogły albo wrócić na most od strony północnej, czyli z tego kierunku, z którego przyszły i z którego zbliżał się do nich ten nieznajomy mężczyzna, albo zejść z drugiej strony mostu. I taką opcję też wybrały. Gdy Abby i Libby były już na samym końcu, to jedna z nich nagrała zbliżającego się do nich osobnika. To nagranie, które właśnie teraz widzisz. Ujęcie jest bardzo krótkie. Widzimy całą sylwetkę tego mężczyzny.
Możemy bez problemu określić kolor i styl ubioru, ale nie widzimy dokładnie twarzy. Czy dziewczynki już wtedy podejrzewały, że ten mężczyzna może być niebezpieczny? Czy dawał im jakieś niepokojące sygnały? Może jedna z dziewcząt wyciągnęła telefon i chciała go nagrać albo zrobić mu zdjęcie właśnie ze względu na to, aby na wszelki wypadek wysłać te fotografie do swoich bliskich? Może chciały nagrać tego mężczyznę już wcześniej, gdy były na moście, jednak uznały, że najbezpieczniej będzie, jeśli jak najszybciej z tego mostu zejdą i dopiero wtedy któraś z nich odwróci się w kierunku mężczyzny, aby go nagrać, chociaż przez chwilę. Gdy Abby i Libby były mniej więcej w połowie mostu, za ich plecami nie było nikogo. Jednak gdy schodziły z mostu, ten mężczyzna był już bardzo blisko nich. To może wskazywać na to, że szedł w ich kierunku bardzo szybko, może nawet biegł. A to wcale nie było takie proste, ponieważ most składa się z wielu desek, pomiędzy którymi są spore odstępy, spore szczeliny. To nagranie nie zostało opublikowane na Snapchacie. Policja odnalazła je na telefonie jednej z dziewcząt, ale do tego za chwilę dojdziemy. Dziewczynki były umówione z ojcem Libby, że gdy skończą już spacer, on przyjedzie po nie i odwiezie je do domu. Gdy pojawił się w umówionym miejscu, nie spotkał dziewczynek. Po chwili oczekiwania wszedł na ścieżkę w kierunku mostu. Miał pewnie nadzieję spotkać wracające spóźnione dziewczyny. Jednak nie doszło do takiej sytuacji. Niedługo później rozpoczęto poszukiwania i w sprawę zaangażowała się także policja. Poszukiwania zakończyły się dopiero następnego dnia, kiedy to poinformowano o znalezieniu ciał. Od sprawy minęły już 4 lata. Wciąż nie wiemy, w jaki sposób dziewczynki zginęły. Policja nigdy oficjalnie nie podała tych informacji. W internecie pojawiały się różne przecieki. Niektóre z tych doniesień były niezwykle makabryczne. Pisano m.in. o tym, że sprawca odciął ofiarom głowy, ale żadna z hipotez nie została potwierdzona. To tylko plotki i domysły. Wiemy natomiast, i to już są doniesienia płynące bezpośrednio od detektywów, którzy zajmowali się sprawą, że mężczyzna po pierwsze pozostawił po sobie wiele śladów na miejscu zbrodni, a po drugie pozostawił po sobie charakterystyczny podpis. Może użył nietypowego narzędzia, może okaleczył zwłoki w jakiś nietypowy sposób. Na te pytania nie znamy odpowiedzi. Nie wiemy nawet, jakie było narzędzie zbrodni, możemy tylko spekulować. Ja mam pewną hipotezę i zaraz ci ją przedstawię. Najpierw jednak zobacz, gdzie odnaleziono ciało. Zwłoki odkryto w tym obszarze. Nie wiemy, czy było to także miejsce zabójstwa. Może sprawca zabił gdzieś indziej, a następnie przeniósł zwłoki właśnie tutaj. Policja najpierw poinformowała o znalezieniu 2 ciał. Taki komunikat pojawił się już dzień po zaginięciu. Następnego dnia poinformowano, że znalezione ciała należą do Abby i Libby. Tego raczej wszyscy się już spodziewali. Policjanci poinformowali także, że dziewczynki padły ofiarą zbrodni. Komunikat policji był jasny. To główny podejrzany. Śledczy nie mieli raczej wątpliwości, że dziewczynki na chwilę przed tym, gdy zostały pozbawione życia, nagrały telefonem swojego oprawcę. Niestety, w początkowych dniach śledztwa, na podstawie tego znalezionego w telefonie Libby materiału, nie udało się zidentyfikować tego mężczyzny. Dlatego wkrótce opublikowano także 2 nagranie, na którym słychać także jego głos. Liczono na to, że może teraz ktoś go rozpozna. To wypowiedź tego mężczyzny po mocnej obróbce. Słychać wyraźnie, że ten tajemniczy osobnik wydał dziewczynkom jasne polecenie. Miały zejść na dół ze wzgórza. Wydaje mi się, to oczywiście tylko moje przypuszczenie, że ten mężczyzna zastraszył dziewczynki bronią. Jak widzisz na nagraniu, swoje ręce trzyma w kieszeni. Może już wtedy przygotowywał się do tego, aby chwilę później wyciągnąć broń. Aby zastraszyć dziewczynki, aby wydawać im polecenia, aby się go słuchały. Może do tej sytuacji doszło
dosłownie chwilę po tym, jak przerwano nagrywanie. Były zbyt przerażone, aby uciekać. Bały się, że ten nieznajomy mężczyzna je zastrzeli. Wierzyły, że jeżeli będą posłuszne, że jeżeli będą wykonywać jego polecenia, to uda im się uratować życie. W takich sytuacjach strach jest paraliżujący i często nie jesteśmy nawet w stanie racjonalnie myśleć. Nie jesteśmy w stanie podjąć działania, które przynajmniej w teorii da nam największą szansę na przeżycie. Mężczyzna zmusił więc dziewczynki, aby zeszły z nim ze wzgórza. Ten teren był dla niego bezpieczniejszy. Nie byli już tam tak bardzo na widoku jak na moście. Gdy był już pewny, że nikt ich nie śledzi i że nie ma świadków, dokonał zabójstwa. Podejrzewam, że była to zbrodnia na tle seksualnym, więc poza zabójstwem sprawca mógł także dokonać innych czynności. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego w takim razie nie zniszczył tego telefonu, dlaczego nie zabrał ze sobą urządzenia. Wydaje mi się, że nie zrobił tego, ponieważ nie wiedział, że jest nagrywany. Pomyśl, w przeciwnym razie najprawdopodobniej byłaby to podstawowa czynność, którą by dokonał. Libby mogła nagrać go zupełnie niepostrzeżenie, a później szybko schować telefon. To wydaje mi się najbardziej prawdopodobne. W przeciwnym razie idę o zakład, że policjanci nie znaleźliby na miejscu przestępstwa telefonu. Gdyby sprawca wiedział, że został nagrany, nawet jeżeli wiedziałby, że to tylko sekundowy film, na którym i tak wyraźnie nie widać jego twarzy, to raczej byłby to zbyt ważny dowód, który mógłby wpłynąć na identyfikację tego mężczyzny, na rozwiązanie tego śledztwa. Nie mógłby sobie na to pozwolić. Zobacz, w tej sprawie mamy nagranie z wizerunkiem prawdopodobnego mordercy. Widzimy jego sylwetkę, widzimy jak się porusza. Ma jasne dżinsy, granatową kurtkę, na głowie czapkę, jakby z daszkiem i klapami na uszy. Nagranie jest bardzo krótkie, ale przekazuje wiele informacji. Nie widać na nim dokładnie twarzy, ale zastanów się. Gdybyś widział w takiej sytuacji, w podobnych okolicznościach, na podobnym nagraniu, na przykład swojego dobrego znajomego, czy rozpoznałbyś go po ubiorze, po kolorach tego ubioru, po stylu chodzenia? Zobacz, ten mężczyzna trzyma ręce w kieszeni. Może robi to w jakiś charakterystyczny sposób. Tych wskazówek, które mogłyby wpłynąć na identyfikację, według mnie jest naprawdę sporo. A jest ich przynajmniej na tyle dużo, aby udało się ustalić nazwisko tego mężczyzny. Musiałby jednak zostać spełniony warunek. Po pierwsze, osoba, która widziałaby to nagranie, musiałaby znać tego tajemniczego osobnika. Po drugie, musiałaby chcieć opowiedzieć na ten temat policjantom. A poza obrazem mamy przecież głos tego człowieka. Próbka jest niewyraźna i krótka, to fakt, ale mimo wszystko to kolejny element, który w połączeniu z innymi może pomóc w identyfikacji. Jednak jak dotąd te wszystkie informacje, które były zawarte w tym sekundowym nagraniu, nie wystarczyły, aby tę sprawę rozwiązać. Wiele osób było przekonanych, że to jest osoba lokalna. Może nie jest to mieszkaniec tej miejscowości, ale raczej ktoś, kto mieszka w tym regionie. Osoby z zewnątrz raczej nie znały tego miejsca. Mało prawdopodobne, aby zajrzał tam przypadkowy turysta. Analizując wypowiedzi policjantów z konferencji prasowej, wydaje mi się, że oni mogli mieć takie same przypuszczenie. Jeden z funkcjonariuszy w tej medialnej wypowiedzi zwracał się bezpośrednio do poszukiwanego sprawcy. Zapewniał go, że policja w końcu go złapie. Przekonywał nawet, że być może już w tej sprawie z nim rozmawiali, a jeżeli nie z nim, to z kimś z jego rodziny. To był pewien rodzaj gry pomiędzy policjantami a poszukiwanym mordercą. Niestety, jak na razie tę grę wygrywa ten tajemniczy osobnik z mostu. Kilka miesięcy po zbrodni policja opublikowała portret pamięciowy. Według wszelkich ustaleń to właśnie ten mężczyzna miał być odpowiedzialny za zbrodnię. Jednak 2 lata później przedstawiono drugi portret pamięciowy. Zupełnie inny niż ten pierwszy. To właśnie tego mężczyzny szuka policja w stanie Indiana i FBI. Przez ostatnie lata pojawiło się oczywiście mnóstwo tropów. Sprawa jest bardzo głośna, właściwie na całym świecie. Zobacz tylko, ile wyskakuje wyników po wpisaniu tej frazy.
Powstała nawet cała reportażowa seria podcastowa na ten temat. Na początku maja, więc zaledwie kilka tygodni temu, media poinformowały, pewnie jak się domyślasz, o przełomie w tej sprawie. Zatrzymano pewnego mężczyznę, miał kryminalną przeszłość, mieszkał w okolicy. Niektórzy sugerują, że jest podobny do portretu pamięciowego, ale tego pierwszego, tego mniej aktualnego. Jednak czy to prawdziwy sprawca? Czy to właśnie ten mężczyzna 13 lutego 2017 roku był widziany na opuszczonym moście i został sfotografowany, a raczej nagrany, przez Libii? Media od jakiegoś czasu milczą na ten temat, możemy więc założyć, że niestety to tylko kolejny nietrafiony trop. Dziś na kanale, dla odmiany, przedstawiłem Ci nieco aktualniejszą sprawę. To jest historia, która wciąż jest żywa, wciąż może zostać wyjaśniona i wciąż w mediach pojawiają się kolejne tropy i hipotezy związane ze śmiercią dziewczynek. Zazwyczaj zajmuję się jednak tropieniem wytropionych zbrodni. Szczególnie interesują mnie sprawy sprzed kilkudziesięciu lat. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o jednej z takich archiwalnych historii, o sprawie, którą zajmowałem się przez ostatnie miesiące i która wydaje mi się niezwykle ciekawa, to zapraszam Cię na stronę rozpruwacz.pl. A co tam znajdziesz? Audioserial, a wraz z nim blisko 100-stronnicowy przewodnik do sprawy. To 10-odcinkowa seria o sprawie mordercy z czasów PRL. Ponad 5 godzin materiału, w którym przedstawiam kulisy śledztwa, a omawiane przeze mnie wydarzenia komentują eksperci. Z kolei w przewodniku do sprawy, który także dołączam do audioserialu, znajdziesz takie rzeczy jak zdjęcia z akt sprawy, zdjęcia z miejsca zdarzeń, zdjęcia narzędzia zbrodni lub infografiki, które pomogą Ci zrozumieć całą historię i przeanalizować razem ze mną całe śledztwo. Obecnie można zamówić jeszcze audioserial nieco taniej, ponieważ trwa specjalna oferta promocyjna związana z premierą tego produktu. Zachęcam do sprawdzenia tej opcji. Może to odpowiedni moment, aby poznać historię bydgoskiego Kuby Rozpruwacza.